Cześć, witam was w odcinku 6 z Słodkiego Flirtu. I dalej będziemy przerabiać sobie po jednym odcinku. Początki są dość krótkie, więc... A w sumie to mnie to cieszy, że pociesznie mi się nakrywa w takich małych dawkach, powiem szczerze. Znaczy, w sumie to ja nakrywam to dużo do przodu. Ale co tam. Jedna ze szkolnych par się pokłóciła, pomożesz im się pogodzić. Po prostu zwyczajnie mi i tak łatwiej, że tak powiem... Mam to wszystko czytać, jak mam 15 minut, a potem mam przerwę i tak dalej. Cześć, jaka ja ci mam do ciebie kitosy? Tak... no dobrze... Tak, zrozumiałam, to już mam... No, tak... Okej... Okay. To mnie intryguje z tą dużą sumą pieniędzy w sumie, bo ciekawe jestem, czy to zmniejszyli. Czy to pan jest sprzedawcą w sklepie z ubraniami? Tak, to ja, nazywam się Leo. Co pan robi w szkole? Możesz mi mówić na ty, jesteśmy prawie w tym samym wieku. Szukam swojej dziewczyny, chodzi tutaj do szkoły, pokłóciliśmy się. Twoja dziewczyna, kto to? Może ją znam. Nazywa się Rosalia, znasz ją? Może mogłabyś jej powiedzieć, że jej szukam. Ja nie jestem uczniem tej szkoły, dlatego nie mam prawa wstępu do budynku. Okej, nie ma problemu, spróbuję ją znaleźć. Dzięki. Tak dzisiaj będzie latanie z prawa na lewo. Widziałem w liceum Leo, sprzedawcy ubrań, szukał swojej dziewczyny Rosalii. Pokłócili się, a czemu ty mu to mówisz? Mój brat pokłócił się z Rozą. Widziałem. Co? Leo to twój brat? Czemu aż tak cię to zdziwiło? Nie wiem, nie spodziewałam się. Rzadko się kłócą, mam nadzieję, że szybko się pogodzą. Aha, jakie dobre serduszko. Rosalia, chociaż ze sprzedawcą to nie. Tak, ale właśnie się pokłóciliśmy. Dlaczego? Właśnie cię szuka. Zawsze zachowuję dystans, nigdy nie wiem co myśli i co czuje, dobija mnie to. Rozumiem, ale chyba powinnaś z nim pogadać? Zawsze mi śmieszy, że rozumiem sobie trochę tak z tej perspektywy, jakbyś śmiesznie się kłóciło. Nie, nie chcę, zawsze mu wybaczam. Tym razem chcę, żeby mi udowodnił, co do mnie czuje. Aha, okej, okay, rozumiem, to będzie skomplikowane. Rosalia poszła sobie zapłakana. Kurczę, że mi jej spróbuję jej pogodzić. Albo może dzięki temu będę mieć szansę, Leo, wydaje mi się fajnie. Tak, bo za mało chłopa ci w życiu. Kobieto, weź się ogarnij. To będzie trudne. Spotkałaś ją. Tak, widziałam ją. Powiedziała ci coś? Tak, mówiła, że nie okazujesz jej swoich uczuć. Chcę, żebyś zrobił pierwszy krok. Nie za bardzo znam się na tych sprawach, ale bardzo mi na niej zależy. Jesteś dziewczyną, może masz jakiś pomysł, co mogę zrobić, żeby się z nią pogodzić? Powiem ci, jeżeli uda mi się coś wymyślić. No tak, muszę najpierw pobiegać i sypać myśli. Masz jakiś pomysł, co zrobić, żeby pogodzić skłóconą parę? Nie wiem, nigdy nie miałam chłopaka. Co ty biedną Violetkę pytasz? Dzięki, że chcesz mi pomóc. Wymyśliłaś coś? Pracuję nad tym. W pewnym sensie, bo sama nie umiem pomyśleć i muszę pytać parę osób, czy chcą mi pomóc. Rosalia i Leo pokłócili się. Gdybyś sam się pokłócił ze swoją dziewczyną, to co mi zrobił? O Boże, jakie nietaktowne pytanie. Znalazłbym ją. Znalazłbym inną. Sorry, no tak. Rozumiem, gdybyś kiedyś miał lepszy pomysł, to daj mi znać. No czemu? To jest dobry pomysł. Widziałaś Rozę? Tak, nie wygląda na to, żeby chciała wybaczyć Leo, jeżeli nie zacznie się starać. Nie wiesz, jak można by pomóc swojemu bratu? Dobrze ją znam, na pewno coś można zrobić, pomyślę nad tym. Super, mam nadzieję, że coś wymyślisz. Że coś. Masz może jakiś pomysł, jak zażegnać spór między Rosalią i jej chłopakiem? Pokłócili się. Jak dla mnie to biedny dostał za dużo danych na wejściu. Powinnaś raczej zapytać innych dziewczyn z liceum. Nie znam tyle dobrze Rosalii, żeby wiedzieć, co lubi. Nie masz nawet tej mieście. Nie wiem. To jest jedno i drugie jest gorsze. Może nie masz nawet najmniejszego pomysłu? Wiem, że mojej siostrze spodobałoby się jakiś kosztowny prezent, ale nie sądzę, że to w stylu Rosalii. Zdziwiłbyś się. Tak, kosztowny prezent. To... Chyba rzadko która kobieta to nie dostaje wariacji, to jest trochę dziwne. Chyba mam pomysł. Ach tak.
Dziewczyny lubią wiersze. Napiszę jeden dla Rosalii i podpiszę, że to od Leo. Tak myślisz, mam nadzieję, że to wypali. W sumie nie cierpię wierszy, to... W moim wypadku na przykład to byłoby tak połowiczna, prawda? Niektórych naprawdę nie cierpię, a niektóre są okej. Jestem pewien, że to wypali. Możesz mi go od razu napisać. Nie mam na czym pisać. Możesz mi przynieść jakieś kartki i długopis, a ja się zastanowię w tym czasie. Długopis? Jesteśmy w liceum. Nie masz go przy sobie? Ja nie wiem, gdzie zostawiłem swoje rzeczy. Tak mi długopis, brak mi słów. Kupić trzeba, tak myślałam. Dzięki, że chcesz mi pomóc. Wymyśliłaś coś? Pracuję nad tym. Tak, trzeba się wybrać nie do butiku, do bazar. Ale przynajmniej niezawrotne sumy. więc spoko. Widziałam dziwnego chłopaka w szkole. Nazywa się Leo. Skąd wiesz od razu, że jak mówi o dziwnym chłopaku, to chodzi o Leo? Przyszedł tutaj, bo pokłócił się ze swoją dziewczyną. Serio? Zastanawiam się, czy to wystarczająco interesująca nowina, żeby napisać o tym w gazetce. Może napisz o tym, jak jakaś farba schnie, co? Masz wszystko, co trzeba? Tak, trzymaj. Wziął papier i długopis. Kilka minut wiersz był gotowy. W sumie to jest narracyjne, a ty ruszasz ustami. Czy ty mówisz do siebie w trzeciej osobie? Trzymaj, możesz go dać Leo. Dzięki, miło z twojej strony. Miło z twojej strony, że mu pomagasz. Cieszę się, gdy spotykam dziewczyny, które nie myślą tylko o sobie. Wzruszające. Poszedł sobie. Ten wiersz jest naprawdę ładny. To może wypalić. Może powinnam zamienić ten wiersz na jakiś gorszy. Ten sposób Rosalia nie wybaczy Leo. To po co to wszystko? To byłoby bez sensu. Okropny wiersz sama mógł być na pas grać. Także zatrzymajmy. Totalnie bez sensu postępowanie. Trzymaj, możesz dać ten wiersz Rosalii. Może to ci pomoże. Nie mogę pójść się z nią spotkać. Nie jestem uczniem tej szkoły, więc nie mogę wejść do liceum. A stać pod dziedzińcem to możesz. Tak, to prawda. Wybacz, że cię o to proszę, ale mogłabyś być moim pośrednikiem? Pewnie, zamień twój wiersz. To jest historia mojego dnia. Dzięki, możesz się ze mną spotkać po tym, jak to Rosalia przeczyta wiersz. Nie ma problemu, będę cię informować na bieżąco. Jest to po prostu prześmieszne. Wiesz, co słychać u Leo? Nie, nic nie wiem. Pewnie nabija się z naszej kłótni. No pewnie, że tak. Chodzi i śmieje się do rozpuku po szkole. Jestem pewna, że wszystko się ułoży. Mam nadzieję, że masz rację. Miałeś już dziewczynę. Kurde, czemu cię to interesuje? Mama, to się chce! Serio? Jakaś dziewczyna z tobą wytrzymała? Dziwi cię to? No pewnie, że tak. To okropny. Taka maruda. O, co my tutaj teraz zrobić, żeby ktoś się odezwał? W sumie to miałaś już dziewczynę. Czemu ty wszystkich to pytasz? Ja tak, ale to nieważne. Ojejciu, no właśnie się spodziewałam, nie widziałam na danie. To jest dopiero nowina. Okej. Rozumiem. Niektóre pytania są okropne. Jak to? W każdym razie nie powinno cię interesować. Nie rozumiem nawet, dlaczego zadajesz mi takie pytania. Też tego nie wiem. Czasem się nie rozumiem. Mam rozdwojenie jaźni. chcesz się ustawić w kolejkę do oczekujących na bycie moją dziewczyną? Nie. Po prostu te kwestie są to nie były okropne. Mam coś dla ciebie od Leo. Napisał ci wiersz. Czyta wiersz. No i podoba ci się? To piękny wiersz, ale jestem pewna, że ktoś mu pomógł. Znam go, sam by tego nie napisał. Może zmienił swoje przyzwyczajenia, żebyś mu wybaczyła. Nie, nie sądzę. Nie udało się. Idę powiedzieć o tym Leo. Spróbuj dalej, tak? Twoja księżniczka jest w innym zamku. A więc podobał jej się wiersz. Nie. Podobał się, tylko że się nie udało. Nie, nie udało się. Serio? To dziwne. Leo musi być zawiedziony. No, biedny Leo. Rosalia otrzymała twój wiersz. No i co powiedziała? Podobał jej się wiersz, ale domyśliła się, że to nie ty go napisałeś. Myślałem, że to wypali. Trzeba będzie wymyślić coś nowego. Dalej chcesz mi pomagać? Tak, zobaczę, co da się zrobić. Tak.
Tak, miło. Kwiaty, to jest dobry pomysł. Można rozbierać bukiet dla Rosalii. Wszystkie dziewczyny lubią kwiaty. Tak, to jest dobry pomysł. Tak, trzeba zbierać bukiet kwiatów. Mamy już? I kup wstążkę. Oczywiście, że kup wstążkę. Tak. Ale za drobne, dobra. To mi się podoba. Cię odznacz. Rzecz mnie na niebieską. A więc mam pewien pomysł. I to poszło. Trop, lololo, powiem kiedy indziej. Aha, teraz muszę zrobić. Jeszcze tylko wstążka i efekt murowany. Muszę już tylko zanieść bukiet Leo. A więc trzymaj, uzbierałam bukiet kwiatów dla Rosalii. Na pewno, że jej się spodoba. Dzięki, mam nadzieję, że to doceni. Przykro mi, że każę ci tak biegać w to i z powrotem. Na pewno. Sarkazm. Jak zwykle będę cię informować na bieżąco. Chcesz się ustawić w kolejkę? Nie, to ty. Idź sobie. Mam coś jeszcze dla ciebie od Leo. Dajesz bukiet kwiatów Rosalii. O, jaki piękny. Podziękuj mu ode mnie. Na pewno to zrobię. Super. Jest zadowolona. Chcesz się... Nie. Zniknij. Nagabujesz mnie. To jest niegrzeczne. A więc odnośnie bukietu. Dałaś jej bukiet? Tak. Kwiaty bardzo jej się podobały. Poprosiła mnie, żebym ci podziękowała. Dzięki, mam nadzieję, że do mnie wróci. Jesteś dziewczyną, może cię wysłucha, jeśli spróbujesz z nią pogadać. Tak, może, spróbuję z nią pogadać. Nie wiesz może, czy Rosalia i mój brat już się pogodzili? Nie, jeszcze nie. Nudzi mnie to już. Jejku, jakie głupie pytania. Dobrze znasz Rosalię? To dziewczyna mojego brata. Ojejciu. Jakie to jest źle. I to wszystko. I to wszystko. No dobrze. Skończymy temat. Poczekaj, szukam swojego notatnika. Znowu go zgubiłem. Mam nadzieję, że nie znaczy to, że muszę znaleźć. Wszystko w porządku? Pewnie, że tak wygląda, jakby coś nie... Było coś nie tak? W sumie to tak. Castiel, wspaniały chłopak, to tylko jaki przejmy. Ręki mi... spękły mi dwie struny w gitarze. Co to zmienia, że ci o tym powiem. Wystarczy, że kupisz nowe? Świetny pomysł, szkoda tylko, że nie mam już kasy, żeby za nie zapłacić. Dobra, czaję, kupię ci nowe! Czemu ja kupuję ci takie rzeczy? Czego się nie zmuszam? Co ty nie powiesz? Poszedł sobie. O nie, zapomniałam go zapytać, jakimś sobie potrzebuję. Nie znam się na strunach do gitary. Co powinnam zrobić? Kupić jakiekolwiek, czy wybrać kilka różnych modeli? O, nie, to jest proste. Kupisz najdroższe, jakie mam. To jest takie proste. O, po prostu jestem rozwalona. Gdzie teraz go szukać, tego naszego gremlina numer 1? Trzymaj swoje struny. Dzięki. Jaką markę wybrałaś? Kupiłam struny Butterfly Quality. Tak do ciebie pasuje, do tej czachy. Nawet udało ci się wybrać dobrą firmę. Chyba nie jesteś jednak taka głupia. Dzięki. Może dla odmiany powiedziałbyś dziękuję? Tak, dziękuję. Nie ma za co. Wydota jednak mnie wkurza. Poczekaj, szukam swojego notatnika, znowu zgubiłem, tak. Rosalia, nie sądzisz, że powinna się już w końcu pogodzić z Leo i pójść się z nim spotkać? Już ci powiedziałam, chcę, żeby to on zrobił pierwszy krok. Tym razem to nie będę ja. No, ale zrobił już pierwszy krok. Nie pojawił się osobiście, ale spróbował się zrobić przyjemność. Ja już sama nie wiem, co mam myśleć. Potrzebuję trochę czasu. Wygląda na zagubioną. Zostawię ją w spokoju. Poza tym mam już dosyć latania w tej z powrotem za ich sprawami. No, to jak mamy dość, to możemy pobiegać sobie bez sensu, bez żadnych spraw. Mam nadzieję, że Rosa mi wybaczy. Zaczynam się naprawdę martwić. Ojejciu. Tak, i znowu zgubiony notatnik. Nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. Hej, jak tam sprawy stoją między tobą i twoją siostrą? Nie za dobrze. Amber zgotowała mi niezły piekło w domu, gdy tylko została zawieszona.
Bardzo często jesteś zdołowany jakoś na tych pierwszych odcinkach. Nie przejmuj się, przejdzie jej. Oczywiście, w ogóle możesz się wypowiadać na ten temat. Nie wiesz, do czego ona jest zdolna, jak się wkurzy. Chyba jednak wiem, widać, że nieźle go to przybiło. Zastanawiam się, co mogę zrobić, żeby poprawić humor. Wymyśl coś, żeby pocieszyć Nataniela? Potrzebuję jeszcze trochę czasu, to sobie zostań. A nic bardzo wiem, co mu powiedzieć. O, jakie to jest przeurocze. Pani, jak leci? Ja? Okej, ale Nataniel raczej nie za dobrze. Co się stało? Z tego co wiem, to siostra wpakowała go w niezłe tarapaty. Biedak, musi czuć się samotny. Nie wiem, jak mogłabym go pocieszyć. Nie wiem, czy wiesz, że lubi koty. No ale chyba nie kupię mu kota. Pewnie, że nie, ale na pewno spodobałby mu się jakiś gadżet w kształcie kota. Na przykład coś ręcznej roboty, może mała maskotka? Tak, świetny pomysł, mam tylko nadzieję, że lubi takie rzeczy. I znowu trzeba pójść na bazar, wydać trochę hajsu. No, zostaw do życia. I coś takiego. Co ciekawe, ona mówi, że nie muszę tego robić. A w jakim sensie? Że nie muszę na przykład kupić strun, tak jak dotąd miałam wybór. I nic, jestem pewna, że umiesz szyć. Przykro mi, nie umiem. Może i mam talent do kwiatów, ale na pewno nie do szycia. Szkoda. Nawet do kwiatów nie zauważyłam, żebym miała. Chyba nie ma sensu pytać Kastiela, że umie uszyć maskotkę. Pewnie lalkę wudu Nataniela. To umiesz szyć? Tak, lubię to. Zrobiłaś dziury w spodniach. Nie, ale potrzebuję pomocy. Dziury są mocne. Chcę uszyć maskotkę w kształcie kota. Maskotka w kształcie kota. Super, myślę, że mogę ci pomóc. Jakbyś nie mogła pójść kupić? Świetnie. Od czego zaczynamy? Może pójdziemy do klasy. Będzie nam wygodniej, jeśli siądziemy w ławce. Umiesz trochę szyć, czy w ogóle? Tylko trochę. Na pewno nie umiem zrobić maskotki. Najpierw zrobimy projekt, a potem zaczniemy szyć. Okej. Violetta naszkicowała szablon i przygotowała materiał. Potem zaczęły szyć. Zaczęła szyć? Chyba zejdzie nam się z tym trochę czasu. No i tak, bo nie muszę iść do zajęcia. Możemy tak siedzieć i szyć cały dzień. O, dokończ szyć maskotkę. Nie jestem specjalistką, ale powinna ci się spodobać. Dzięki wielkie, jest super. To dla ciebie? Nie, chcę ją komuś podarować. Jeszcze raz dzięki. Mam coś dla ciebie. Też chciałabym dostać maskotkę. Nie, mam tyle szkarań sobie. Nie zrobię z Violettą fabryki maskotek w szkole. Nataniel? Potrzebujesz pomocy? Nie, ale w sumie to... Mam nadzieję, że mu się spodoba. Chłopcy nie za bardzo lubią maskotki. Dajesz maskotkę Natanielowi. Ostatnio nie byłeś w zbyt dobrej formie, więc zrobiłam dla ciebie maskotkę. To jest wredne. Taki kłamczo! Nie zrobiłaś. Kot? Super, chociaż tyle, skoro nie mogę mieć prawdziwego kota. Dziękuję bardzo. Tak, ostatnio nie byłeś w zbyt dobrym humorze. Zauważyłaś to. Przykro mi, że się niepokoiłaś. Teraz już jest już lepiej. Jeszcze raz dzięki. Wygląda na naprawdę zadowolonego. No to milutko. Chcę porozmawiać z Leo, brakuje mi go, ale zgubiłam pierścionek, który mi podarował. Nie chcę z nim rozmawiać bez pierścionka. Nie chcesz, by wiedział, że go zgubiłam. Podarował ci pierścionek. Możesz mu pomóc go poszukać? Oddałeś pierścionek w liceum. Mogę spróbować. Dzięki, mam nadzieję, że razem uda nam się go odnaleźć. No to zaczynam poszukiwania. Nie masz pomysłu, gdzie mogłaś go zgubić? Nie, w ogóle. Może kupisz drugi, taki sam? Widziałam, że można go kupić u jubilera i za drogi. Wydałam wszystkie swoje pieniądze na buty. Ja tam wolę znaleźć, z tego co pamiętam, było to jakieś trudne. Serio, jest aż taki drogi? Sama sprawdzę, jak będę dalej szukać w szkole. Także się trochę poprzechadzamy. Boni, co robisz? Cały czas chodzisz w tył z powrotem. No to normalne. Szukam pierścionka, który zgubiła Rosalia. Serio, dam ci znać, jak go znajdę. Pierścionki się błyszczą, więc na pewno uda ci się go znaleźć. Dzięki. Uda się ogólnie. Działa w sumie. Zadajesz mi wiele pytań, wiele osobistych pytań. Ja też mogę coś zapytać, tak? Jeśli chcesz. Co cię skłoniło, żeby stanąć po stronie Castiela, gdy cię poprosiłam, żebyś go nakłoniła do podpisania usprawiedliwienia? Nie chciałam, żeby kogoś wywalili ze szkoły. Nie. Znaczy, on nie jest wredny. Było mi go szkoda? Serio? W każdym razie wszystko już jest załatwione.
Lepiej nie mów tego za głośno, bo będzie forever. Jak powiesz, że było szkoda chłopa. Leo i Rosa pogodzili się w końcu? Nie wiem. Okej. Okay. A ty masz dziewczynę? Jesteś bardzo ciekawska. A ty bardzo tajemniczy. Spoko, odpowiem ci na twoje pytanie. Nie mam dziewczyny. Co, wolę się poświęcić muzyce. Okej. Okay. Jak chcesz? Masz jakieś wieści od Rozy? Tak, myślę, że niedługo uda wam się pogodzić. To byłaby dla mnie prawdziwa ulga. Zresztą to jest śmieszne, że mam niego wyjść z 30. Dobra, na razie to mam inne rzeczy do roboty. W sumie lubię teraz chodzić na boki, jak za to nie płacę. I odkrywać więcej rozmów. Znalazłaś go? Tak, znalazłam go. Wielkie dzięki, wybacz mi, ale biegnę się spotkać z Leo. Pobiegła. Dzień bez Amber, przynajmniej mogłam od niej trochę odpocząć. Ciekawe, czy Leo i Rosa się w końcu pogodzili. Bonnie, poczekaj, szukałam cię. Tak? Pogodziłam się z Leo, dziękuję, to dzięki tobie. Nie ma za co, cieszę się waszym szczęściem. W ramach podziękowań mogę ci dać zdjęcie chłopaka, który ci się podoba. Zdjęcie? No, robią chłopakom w szkole zdjęcia z ukrycia, żeby je potem sprzedawać z dziewczyną. To jest taki creepy na tyle sposobów, ale od jakiegoś czasu przestałam to robić, bo jak zgłosili to na policję. Rozumiem, to trochę dziwne, to bardzo dziwne. Stało mi po jednym zdjęciu, które chcesz. No i tu mamy w ten sposób ilustrację, kogo tam sobie wybierzemy. Ja w sumie, no... Mój faworyt tutaj nie istnieje jeszcze. Więc nie, wyboru nie ma za dużo. Także wybieram względem Lowo, które jest najwyższe. Niech będzie to Castiel. Najwyżej przypłacuję do ściany i zacznę naparzać w to rzutkach. A więc to Castiel jest w twoim typie. Tak! Bardzo dobrze się celuje do czerwonego. Trzymaj, nie wiem, czy go rozpoznasz, kiedyś miał czerwonych włosów. No to trochę smutny. Będzie gorzej w niego celować. Czarne włosy raczej mu pasują i miał fajniejsze ciuchy. Najbardziej zaskakujące jest to, że nigdy nie widziałam u niego takiego wyrazu twarzy. Wygląda, jakby pisał SMS-a. Ciekawe do kogo. O, mogę dać ci coś jeszcze. Mam ciuchy, które Leo mi podarował, ale mi nie pasują. Myślę, że na tobie będą dobrze leżeć. O, sukienka o Rosalii. Jakbym chciała ubierać się tak jak ona. Jakoś uważam, że jej to lepiej pasuje. Także to się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I zapraszam oczywiście na kolejne. No i cześć.